katu zabawę. Pierwsze dzisiaj w programie będzie Lego latający Moro, to jest właśnie mistrz wiatru. Tak, Ninjago, właśnie Lego taką... Ninjago, jak pewnie kojarzycie z reklam. Tak, mamy tutaj, zobaczcie, głowa taka fajna, taka przezroczysta, zielona i tutaj takie... Tak, jeszcze dokładnie pokażemy, ale najważniejsze jest, co on potrafi. Latający. I będzie szybka demonstracja. Ja też wam zaraz pokażę. I części zapasowe też zaraz wam pokażę, bo ma dużo uzbrojenia. Ma miecze. Dwa miecze są zamontowane, możemy szybko pokazać. Jeszcze Eusebiusz na chwileczkę pokaż. Tu są zamontowane dwa miecze, w razie czego. W kabinie jest Moro nasz. I teraz Eusebiusz jeszcze raz wam pokaże. To jest delikatne takie posunięcie. Są różne kolory. Moce. Są różne moce. Ja wam tutaj jeszcze... Kai, mistrz ognia. To nie wiem. To jest mistrz piorunów. Kol, mistrz ziemi. Zane, mistrz lodu. Tutaj. Nasz. W każdym razie jest wybór, można toczyć bitwy, zderzać się, no a to nie jest takie proste oczywiście. No tak, no bo trzeba wycelować. Trzeba wycelować. Dobrze, Eusebiusz puści po raz trzeci, jak najmocniej potrafi. No dawaj Eusebiusz, dawaj. Także na kilka metrów spokojnie leci w górę, nawet do 4 metrów. 4 metry! Dobra, teraz Eusebiusz, podtrzymaj pudełko. Proszę. Poczekajcie. No, chodź Eusebiusz. Eusebiusz idzie. Okej, jesteśmy gotowi. Pociągniemy teraz, uważajcie. Na gałęzie. Tak. O, brawo, zobaczcie. I właśnie teraz liście, ścina, wszystko ścina, bardzo dobrze lata. My na przykład może ściągnąć. Polecamy. Takie gałęzie. Polecamy czy nie polecamy? Polecamy. Eusebiusz jak odpakował w domu, to co mówił, że co to jest? Badziew. Że badziew. A tak naprawdę jak żeśmy tutaj przyszli, żeśmy zaczęli się tym bawić, no to zmienił zdanie, tak? Jak w skali od 1 do 10 jak oceniasz ten zestaw? 8. 8, czyli wysoko. Tutaj mamy zapasowe części. Róg zgubiliśmy. Tak, jeden był taki zapasowy róg tutaj od jeszcze tego chusta. Miecza. Jest taki fajny pajączek oczywiście. Którego nie zgubiliśmy. Nie tak chcę. Wygląda nasz wojownik. Z pazurami. Ma super pazury. I ma takie... Super portki. I super buźkę. Nic się nie świeci. To może wyglądać tak, jakby się miało świecić w nocy. Ale się nie świeci, żeśmy sprawdzali. Przynajmniej no, trochę żeśmy naświetlili i żeśmy do ciemnego poszli. Także jeden róg nam już zginął i zginął nam... chusta nam zginęła, tak? Taka, tak. Tak. Także jak bawicie się Lego na dworzu, to właśnie tak to się kończy. Bardzo szybko. No i chyba wszystko, tak? Czy coś jeszcze chciałby pan dodać, panie Eusebiuszu? Mamy tutaj jakby co do naciągania, kapsułę mamy. Kapsuła, tutaj tak. Broń, pająk. Tutaj zapasowe części. No i oczywiście, te miecze trzeba pamiętać, że tutaj i się zdziwiłem, dlaczego mamy to i nigdy tego nie było, żeby to dołączyć. A właśnie, bo coś wam chcemy jeszcze pokazać, bo to jest po prostu... Szabla. Ja to muszę rozmontować, to jest po prostu szabla. To jest po prostu szabla, która została umocniona, także macie dwa miecze i piękną szablę. Także zestaw jest naprawdę ciekawy, nie jest też drogi, nie są za drogie te zestawy. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że można się świetnie bawić na dworzu, prawda? Tak. Dobra, dziękuję bardzo. Jeszcze obserwujcie nasz kanał, wciśnijcie czerwony guzik i komentujcie.